Jezus Chrystus zapłacił za wasze grzechy i wstał z martwych. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Każdy człowiek, który tutaj się narodzi na tej ziemi, ma martwego ducha ze względu na grzech. Ale jeśli dzisiaj uwierzysz w te słowa, które mówię do ciebie, że Jezus wziął całą karę, na krzyż poniósł za twoje grzechy i wstał z martwych, i uwierzysz w to, i uznasz go jako Panem Zbawiciela swojego życia, zostaniesz zbawiony. Religia cię nie uratuje, nie uratuje cię ten system polityczny, nie uratują cię twoje własne koncepcje. Wyprzyj się w ogóle z własnych koncepcji i uwierz, oddaj się całkowicie Bogu, abyś żył i abyś po śmierci mógł pójść do nieba. Jeśli nie uwierzysz w Ewangelię, po śmierci pójdziesz do piekła i na nic twoje chodzenie piątkowe na imprezę bądź do galerii. Jak byłem nieszczęśliwy w małżeństwie i moja córka urodziła się chora, zacząłem szukać rozwiązania do tego całego. Jak to pojąć? Dlaczego tak się wydarzyło? Dlaczego mi tak źle w życiu wiedzie? Wziąłem Biblię do ręki i zacząłem tam szukać prawdziwego Boga. I to się okazało, że Jezus wziął wszystkie moje grzechy, wszystkie moje pomyłki, wziął na krzyż. 2000 lat temu i wstał z martwych. I mało tego, wziął wszystkie choroby, abym mógł zostać zdrowy, moja rodzina mogła zostać uzdrowiona całkowicie. I abyś ty, człowieku, mógł przyjąć swoje uzdrowienie i uwolnienie z choroby psychicznej, którą masz w swojej głowie i wszystkich paranoi. Ale przede wszystkim chcę, byś mógł narodzić się na nowo i pojednać się z tym Bogiem. Bo nie uratuje cię dobra impreza, dobry towar, dobre towarzystwo. Takie towarzystwo doprowadzi cię do piekła, a szatan zaciera ręce. A Słowo Boże mówi, że ludzie dzielą się na dwie kategorie. Dzieci diabła i dzieci Boga. Ja należę do Boga i idę do nieba. A ty gdzie idziesz? A więc uwierz dzisiaj w Ewangelię. Uwierz dzisiaj w Jezusa. Zrezygnuj z własnych koncepcji. Amen.